Może tak, najpierw od samej przypowieści, bo przy interpretacji Ewangelii, nie tylko Ewangelii, Pisma Świętego w ogóle, trzeba uważnie patrzeć na rodzaj literacki danego fragmentu. I ten rodzaj jest dzisiaj powiedziany, bo słyszeliśmy na początku, Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Przypowieść to nie jest alegoria. Na przykład w Ewangelii alegoria winnego krzewu. Jak jest alegoria, to każdy szczegół tego tekstu się liczy i wymaga interpretacji. Natomiast jeśli mamy do czynienia z przypowieścią, liczy się wyłącznie jej główna myśl. Tak. Teraz główna myśl tej przypowieści jest akurat zawarta w tym zdaniu, które żeś przeczytał, to znaczy Jezus mówi, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy, przyjęli was do niebieskich przybytków. Tak? To jest zdanie od Jezusa, które, bo ten rządca, zarządca z Ewangelii pozyskał sobie przyjaciół, bo chciał być przyjęty do domu. Nie? Wiem, co zrobię, żeby, kiedy będę już zwolniony z zarządu, przyjęli mnie ludzie do domu. No i co zrobił? Skorzystał z możliwości finansowych, żeby pozyskać sobie przyjaciół, ludzi, którzy go przyjmą do domu. Jezus mówi, pozyskujcie niegodziwą mamoną, żeby was przyjaciele przyjęli do wieczystych przybytków. Do tego trzeba dodać teraz kilka rzeczy. Tak, jakich? Takich, że w tej przypowieści to mamona jest niegodziwa, nie rządca. U świętego Łukasza zasadniczo mamona zawsze jest niegodziwa. Święty Łukasz, ewangelista, jest dość podejrzliwy, gdy chodzi o kasę. I dlatego na przykład błogosławieństwo pierwsze u Łukasza jest, błogosławieni jesteście ubodzy. U świętego Mateusza błogosławieni ubodzy w duchu. Ale Łukasz mówi, ubóstwo to ubóstwo, konkret. Ile tam masz tej kieszeni? Nie opowiadaj mi, że jesteś duchowo ubogi, jak masz portfel wypchany sałatą. Nie? To musi być konkret. Jesteś ubogi, czy tylko mówisz, duchowo nie jestem przywiązany, tak? A co Łukasz dzisiaj mówił na końcu? Możesz być niewolnikiem tego, co posiadasz. Więc dla niego pieniądz zawsze jest jakoś niegodziwy. To nie jest czysty obszar pieniądze. I teraz, no ale masz tą kasę, nie? No to zrób z niej dobry użytek. Pozyskuj niegodziwą mamoną przyjaciół. Dlaczego? Ja to zdanie bardzo dobrze zapamiętałem, bo kiedyś słuchałem, jak je objaśniał ktoś i pokazał mi ten tekst dokładnie, jak on brzmi. Bo nasze tłumaczenie było dzisiaj jakie? Masz to, przeczytaj tam. Jak nie, to powiem z pamięci, no, ale możesz przeczytać. Nie? To zdanie jeszcze raz. Tak, tak, to zdanie. Tylko do końca przeczytaj, bo przeczytałeś tylko do połowy. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Fantastycznie. Więc w tym tekście, w oryginale Ewangelii Łukaszowej, nie ma słowa wszystko. Nie ma tego słowa. Ten tłumacz dodał. Znaczy słowo wszystko jest. W tłumaczeniu naszym jest słowo wszystko, natomiast w oryginale Ewangelii nie ma. Więc oryginalnie to zdanie w ustach Jezusa brzmi tak. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy, przyjęli was do niebieskich przybytków. Czyli jest, nie wszystko się kończy. Mam nadzieję, że nie wierzycie w to, że wszystko się kończy. Jak się wszystko kończy, to zwijamy zabawki, idziemy do domu, co będziemy siedzieć. Oni się kochają i co? Wierzycie, że to się skończy? Nie, nie skończy się, nie? A mamona się skończy, na tym to polega. Że mamona się skończy. Czyli dochodzisz, choćbyś miał nie wiem ile tej kasy, dochodzisz do takiego momentu w życiu,
a że ona nie ma siły nabywczej. Jej możliwości się skończyły. A na pewno się kończą na tym progu życia wiecznego. Tego się nie kupi. Łaski się nie kupi, Ducha Świętego się nie kupi, miłości się nie kupi, Boga się nie kupi. Więc mamona się kończy. Jezus mówi, ale jak ją masz, to zrób z niej dobry użytek, czyli na przykład spróbuj zyskać sobie dzięki tej mamonie przyjaciela, bo przyjaźń się nie kończy. I przyjaciele cię przyjmą do niebieskich przybytków. Znaczy wejdziesz do nieba także dzięki tej przyjaźni, którą tu przeżyłeś, bo ona cię uczyniła innym człowiekiem, bo oni będą krzyczeć do Boga, wpuść go, to jest fajny facet, nie? To jest mój przyjaciel, wpuść go, a nie będę w niebie bez niego, nie dam rady. No to co będzie mógł Pan Bóg zrobić, to cię wciągnie, nie? No, warto o to zabiegać, o tę przyjaźń warto, o tę mamonę, o tyle, o ile zrobisz z niej dobry użytek. No. Kiedyś ksiądz kardynał Krajewski opowiadał, jak znalazł walizkę pieniędzy pod drzwiami. No to, wiecie, generalnie wiadomo, że to jest jakiś trefny pieniądz i na pewno niegodziwa ta mamona, nie? Kto ci zostawia walizkę dolarów pod drzwiami? Czy walizkę euro, nie? I on wziął tę walizkę i poszedł do papieża Franciszka i mówi, bo ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ktoś pierze pieniądze, nie? No, ja, co? A Ojciec Święty patrzył na niego i mówi tak, te pieniądze już są nawrócone, a ty jeszcze nie. Nie? Znaczy, z niegodziwej mamony możesz zrobić dobry użytek pod warunkiem, że ty jesteś nawrócony. Nie? Że ty jesteś nawrócony. Wtedy też wiesz, co trwa wiecznie. Tam było takie zdanie też, to ksiądz Łukasz mi na to zwrócił wczoraj uwagę, jak wracaliśmy skądś tam, że sama przypowieść się tym takim stwierdzeniem kończy, że Pan, ale to jest Pan tego zarządcy, to nie Jezus. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że postąpił roztropnie, bo synowie, dosłownie w tekście znowu greckim jest tego wieku, nie tego świata, tego wieku. Są roztropniejsi w takich sprawach niż synowie światła. Czyli synowie tego wieku, tego czasu. To jest to, co papież Franciszek mówi, że żyjemy w kulturze tymczasowości. Liczy się tylko to, co jest tu i to, co jest teraz. Nie? Możecie być tacy. Świat dzisiaj w ten sposób funkcjonuje. Liczy się tylko to, co teraz. Ten problem z ekologią, z tą ulotką, prawda? Dbać tak, że pójdziemy strajk dla ziemi. Skąd się wziął? No wszyscy używają ziemi tak, jakby mieli być ostatnim pokoleniem tu żyjącym. Nie? Co się da, to zeżre. Nie? Dzieci będziesz mieć, wnuków będziesz mieć. Co będą jeść? Jaką wodę będą mieć? Jakie powietrze będą mieć? No ale kto myśli takimi kategoriami? Dzisiaj jest okej, nie? No co mi tam, że się lodowce topią tu? Ja tego nie dożyję, jak mnie zaleją, nie? To jest myślenie tylko tym, co jest dzisiaj, tylko teraz, tylko teraz, tylko teraz się liczy. Jezus mówi, nie, są synowie światła, którzy nie żyją tylko w tym wieku. Tylko se stawiają pytanie, jak ja się dostanę do niebieskich przybytków, do wiecznych przybytków. Nie? Znaczy, co jest wieczne? Co jest wieczne? Miłość jest wieczna. Przyjaźń jest wieczna. Rozmaite rzeczy są wieczne. To, co w człowieku jest wieczne. To, co w człowieku dobrem jest. To kiedyś bardzo... Mogę jeszcze? A to powiem. Bo kiedyś to strasznie przeżyłem, wiecie? Wszedłem do kościoła Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Po takim trzęsieniu ziemi, które dotknęło Włochy. I w kościele Matki Bożej Anielskiej wewnątrz jest mała kapliczka, która się nazywa Porciunkula. To było miejsce bardzo ważne dla Franciszka. I w prezbiterium jest przedstawienie zwiastowania, bardzo piękne. I po tym trzęsieniu ziemi trzeba było je usunąć, bo zostało naruszone przez trzęsienie ziemi. Nie? Freski Giotta w Bazylice Świętego Franciszka pospadały. To jest taki moment, wchodzi, że myślisz tak, ten Giotto malował to ileś lat, nie?
Potem od tamtego czasu przez 6 wieków ludzie robili wszystko, żeby to zabezpieczyć. I się im udawało. I jest naraz 5 minut trzęsienia ziemi. I to wszystko spada. I wchodzisz, patrzysz, puste ściany, tam gdzie wisiał, tam gdzie dziot to był na ścianie, myślisz, jest coś trwałego. Jest coś trwałego. Ja się wtedy poryczałem w tej porcji kuli. Generalnie rzadko płaczę, ale wtedy się poryczałem. Ja zobaczyłem, że nie ma tego przedstawienia namalowanego przez Hilarego z Witerbo, nie ma tego zwiastowania na ścianie. Nie, różni ludzie z różnych powodów płaczą, no, ale nie ma nic stałego. To generalnie co? To znaczy, ten Hilary po co to malował? A ten Giotto po co? A ci goście, co tego pilnowali przez wieki, po co? Jest coś, co jest wieczne? No jest, to jest to, co masz w sobie, nie? To jest wieczne, to jest wieczne. Prawdziwe dobro. Wasze. Nie? Wszystko dzisiaj było w tej Ewangelii. Aś mnie chłopie wypuścił, drugie kazanie musieli usłyszeć. No.